Cześć, czołem piwomaniacy. Dzisiaj będziemy otwierać i degustować piwo, które już w Lidlu trochę stało. To jest Precious Peach Black Currant Calamansi Pale Ale Pastry Sour. To piwo mnie trochę przeleżało. Nie miałem kiedy jego wypić. Dzisiaj zdarzyła się okazja, więc pijemy. Co my tu mamy w składzie? Woda, sól jęczmienny, pire z brzoskwiny, pire z czarnej porzeczki, laktoza. Nie jest na wiodącej pozycji, więc jest spoko. Pire z kala mądynki, chmiel, groszcze i bakterie kwasu mlekowego. 16 lipiec 2024, data ważności. Nie wiem, czy mówiłem. 8% alkoholu, 24% BEG. Takie bardzo zachęcające. Mi się wydaje, że będzie bardzo mocno owocowe. Troszkę kwaśne, troszkę słodkie, takie fiu-bździu prawdopodobnie. Ojej. Bardzo mocno czarna porzeczka. Trochę kwasku z bakterii. I to jeszcze taki... O właśnie, to jest... Zapomniałem, to jest brzoskwinia. Taka ładna, soczysta, piękna brzoskwinia. Piwo mętne. Wygląda ładnie piana. Równo pechorzykowa. Wszystko się zgadza. Tu ta brzoskwinia sitnika, czarna porzeczka i te calamansi, to jest coś, czego jakby nie poznają, co musi być te calamansi. Troszkę taka, mi się to kojarzy z pomelo, takim słodkim grapefruitem. Aksamitnie, ładnie, aksamitnie, owocowo. Próbujmy. Ładna harmonijna, taka nuta owocowa. Nie jest kwaśna na razie. Z owoców, no pire brzoskwiniowe wyczuwa się. Mi się takie wszystkie piwa cholera kojarzą z Wibowitą. Nie wiem dlaczego. Jest delikatna czarna porzeczka, ale to bym powiedział taka bardzo specyficzna nuta gorzkiej skórki z czarnej porzeczki, nie sama czarna porzeczka. Jest wyczuwana laktoza, nadaje temu piwu takie ciała, takiej słodkości. Ta słodycz zostaje jednak niestety na języku, po którymś łyku. Ale minus za to, że to piwo nie kontruje kwaskowatością. Według, dla mnie oczywiście. Nie czuć żadnych chmieli. Pojawiają się tutaj takie, no, różne owoce z tej pile, tej całej jakby listy składników. Ale, no, chciałbym, żeby to piwo było bardziej kwaśne. Mamy tu pastry sour, no to troszeczkę kwaskowatości bym oczekiwał. Tym bardziej, że są bakterie kwasu mlekowego plus jest pile z czarnej porzeczki. No. Piwo jakieś tam spektakularne nie jest. Jest mega mocno owocowe. To przejdźmy do teraz, dla kogo te piwo bym polecił. Na pewno dla ludzi, którzy lubią słodkie piwa, którzy lubią takie pełne piwa, aksamitne. Te piwo akurat zostaje, ja taki posmak słodyczny na języku. Mi to się nie podoba za bardzo. Klei mi się teraz podniebienie. Nawet nie ma co, 24 Belgie. To są właściwie parametry porterów bałtyckich, więc nie ma takiej kontry. Nie ma kontry, więc jakby w defensywie, że tak powiem, piwo. No i to tyle.